Siemanko, witam serdecznie. Pusty stół. Co się będzie działo? Dostałem mega paczkę od Czai. Zapraszam na film. Powiem wam tak, mega paczka, bardzo ciężka. Nie wiem, czy mi się ją uda zważyć. I jak ją wyciągałem z paczkomatu, była na samej górze w skrytce. Jeszcze kurier wypakowywał ostatnie paczki i wsadzał do skrytek. I tak się na mnie dziwnie patrzy. Wyciągając tą paczkę pod nosem, sobie powiedziałem: ale ciężar. A on do mnie mówi: panie, co pan tam włożył? Ja ją właśnie wkładałem do skrytki na górę. Nic mu nie powiedziałem, bo nie wiem, co jest w środku. Dzięki jeszcze raz, kolego. No i co? Czas otworzyć. Co my tu mamy? O kurcz, ale sprzęt. Ja cię sunę. Zasilacz komputerowy. Zasilacz komputerowy. Jeden temat. Co to takiego? Co to takiego? Silniczki, ale od czego one były? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jakieś silniczki, twarde dyski? Nie, twarde dyski nie, na pewno, bo tutaj jest jakaś przekładnia. Ale mega fanty. O jać, ale mierniki. To jest cenny towar, przynajmniej dla mnie. Już wam pokazuję. Zobaczcie. Ten w zasadzie jest uszkodzony, bo coś z nim jest nie tak. Ale mierniki mega. Powiem wam, że mikroamperomierz, bardzo fajne mierniki, bardzo fajne przyrządy. Tu są ampery, 10 amper. Ale fanty. Kurde, Czaja, zaskoczyłeś mnie. Powiem ci, że nie spodziewałem się takiej paczki. Made in Poland, 70 rok. Te przyrządy są bardzo cenne. Może nie chodzi o pieniądze, ale dla mnie taka wartość sentymentalna, że tak powiem. Na takich przyrządach się uczyłem elektrotechniki. Dobra, patrzymy dalej. Co tu jest dalej ciekawego? Osinniczek dosyć fajny. Elektroniczny silniczek. To jest BLDC prawdopodobnie. Pisze nawet elektronik. 310 V. 310 V. Nie mam pojęcia, do czego ten silniczek był stosowany, ale bardzo fajna konstrukcja. Te silniki, powiem wam, że jeśli elektronika sterująca tym silnikiem się nie uszkodzi, to są nie do zajechania. BLDC, tu jest podobnie. Tu jest podobna historia. Ten układ steruje tym silnikiem
I tak to pracuje. Co dalej ciekawego? Transformatorki. O, transformatorki 17V, 230. Sprawny, widzę, nieuszkodzony, nieuderzony. Karkas cały, ten brązowy element to jest karkas. Tutaj cały karkas i miedziane przewody w środku. Mega fanty, mega fanty. Młot Toja, młot Toja. Czy ten młot Toja pracuje? Na pewno nie. Czaja prawdopodobnie go sprawdził. Ja powiem wam, że pracuje. Kurde, młot pracuje. O co chodzi? Ciekaw jestem, czy wierci, czy dobry ma udar. No nic, do przetestowania. Zobaczcie, nawet takie fanty się trafiają. Co dalej? Pompki. Pompki, pompki. Pompka, widzę, rozkręcana były. Były tutaj rzeczy sprawdzane. Kupę osiądzu tam jest. Chociaż pompki, jeszcze wam powiem, tak nie rozbierałem od początku do końca. Tak właśnie mi się coś przypomina, że chyba tylko raz taką pompkę miałem. 230. Ile ona może mieć wat? 2 mikrofarady kondensator, 60 W maksymalnie tutaj jest. Dobra, co tu dalej, co tutaj dalej? To jakiś filtr. Kurczę, nie wiem. No ale mosiądz jest, tak? 7 W. Demagnetyzer? Nie wiem. Piszcie w komentarzach. Pierwszy taki widzę temat. U jakiś tam odkamieniacz wody? Nie wiem. Dobra, tu dalej. O, tu też jest fajny właśnie silnik. Podobna historia, wiecie? Podobna historia, chociaż ten już jest chyba zwykły, ale nie jest środkowy. Dobra, zaraz zobaczymy. Nie, też jest BLDC. Znaczy elektroniczny, tak? 310 V. To już japońska konstrukcja. Japońska konstrukcja. No ciekawe, ciekawe. Zobaczcie, nówka sztuka. Kurde, kto to wyrzuca? Nówka sztuka, no. Nieśmigana. Jeszcze nie otwarty. Zobaczcie. Ej. No dobra. Przyda się. Na pewno gdzieś zamontuję. Może nawet nie przyda się, tylko na pewno gdzieś u siebie zamontuję. Pompka kolejna. Fajnie. Ta elektronika mnie interesuje. Co to kurczę było takiego? Bo jest transformator. Bezpiecznik. Jakiś zasilacz. Ale co, jak, do czego?
No dobra, to trzeba by było zobaczyć. Drugi, zobaczcie. Kurczę. Mega. O, i ta transformatorek. Tu może nawet nie jest transformatorek, tylko to jest dławik. Tak, dokładnie, to jest dławik. A dławik... czy to jest aluminium? To jest chyba aluminium. Zaraz zobaczymy. Dławik jest do mikrohendrów, tak, 6 mikrohendrów AL, czyli aluminiowy prawdopodobnie drut. Zaraz to zobaczymy. Tak, drut jest aluminiowy. Drut jest aluminiowy. No raczej do huty. Wyciągnę ten aluminiowy drut, cały rdzeń jest pospawany przede wszystkim i no raczej jest nie do wykorzystania. O tak. Dobra. To zobaczę później, tylko muszę odkręcić to jakiś będzie sterownik, jakiś zasilacz. Za niedługo zobaczycie film kolejny. Teraz tylko to, co było w parce od Czai. Wpadajcie na jego kanał. Pod moim filmem są odnośniki do kanałów, które oglądam w wolnym czasie, które subskrybuję i polecam. Po prostu. Dzięki jeszcze raz, kolego. Fajna paka, nie spodziewałem się. Brak słów. Tu po prostu jest mega, mega jestem zaskoczony takim prezentem, taką paczką. Dobra, dzięki. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.